Powiedz mi, przyjacielu, ciekawi mnie niesłychanie, skąd to śniadania na trawie, takie zamiłowanie. Mrówka się pcha do kanapki, źdźbło trawy w szczypiorek plącze. Nie szkodzi, popatrz, co François zbiera na łące. Ślimaki prosto spod liści, żabki jeszcze kukające. Przecież tak lubi świeżutkie śniadanie zdrowiem pachnące. Przyjacielu, za te przysmaki świeżutkie. Wybacz jednak, że wzgardzę ślimakiem i żabim putkiem. Słyszałem o tych potrawach, lecz wolę je najpierw w karcie. Nie szkodzi, patrz na Marii, jak się cieszy nieodparcie. Na gościa z dalekiej Polski, co słyszał wiele o modzie, Paryż, a wie niewiele o ich modelek urodzie. Uraczyć się na śniadanie kuchnią i modą francuską przez naturalne wydanie. Powiem ci jednak, że przez to nie ma wśród nas różnicy, mój drogi, dlatego chciałem, abyś na to liczył, że w kraju o innych słowach, innej kuchni, innej modzie, pomysły nam wciąż podsuwa ten sam natury dobrodziej. Voilà.